siedzi na tych łóżkach rodzina, oni mówią, że jest ich 12 osób. Starsze osoby, dziadkowie, rodzice, dzieci, dorosłe. Ja pytam, a skąd przyjechaliście? A oni tak na mnie popatrzyli i powiedzieli, z Mariupola. Ja nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Oni popatrzyli na mnie i właściwie nie wiadomo, o co zapytać. Nie wiadomo. Rano wstaję, widzę doniesienia o bombardowaniu Mariupola. Mówią mi Ukraińcy o tym, że tam, o tych grobach masowych na ulicach, albo o tych ludziach, których nie ma kto pochować. I widzę ludzi, którzy stamtąd uciekli i pewnie to byli ich sąsiedzi. Co miałam powiedzieć? Powiedziałam tylko, życzę wam siły. I to są takie momenty, kiedy po prostu serce staje. Przez okno widziałem pierwsze osoby, które się pojawiały. Każdy wie, że jest wojna i tak dalej, są te informacje, ale nagle przychodzisz do pracy i jakby widzisz to. Widzisz ten kryzys na własne oczy, widzisz mamy z dziećmi, które wchodzą z bagażami. Starasz się skupić na swojej pracy, przez okno słyszysz płacze dzieci. Widziałem, że na przykład nie ma taty, bo on został. Bo no, to jest... Wiesz, no to jest... Dla mnie, dla zespołu, z którym pracuję, jest to zupełnie coś nowego. My nigdy jeszcze z czymś takim nie mieliśmy do czynienia. Kiedy zobaczyłem te niepełne rodziny, nazwijmy to, kobiety z dziećmi, zagubione, nie za bardzo wiedzące, co mają dalej robić, gdzieś te emocje się pojawiły. Emocje, jak i myślenia o tym, co jest do przygotowania, nie da się rozdzielić na czas służbowy i na czas prywatny. Też nie można oddzielić tych emocji od tej pracy, którą się wykonuje. Nie da się oderwać tych dwóch światów. Uciekają przed wojną, są wycieńczeni, wychłodzeni, generalnie bardzo zmęczeni też podróżą, więc ta świadomość tego, że właściwie wszystko, co tutaj dajemy tym ludziom, to jest taki pierwszy kontakt z normalnością i z takim poczuciem, że okej, są bezpieczni. Więc po prostu wracam do biura i odpędzam myśli, po prostu wyciągam moją listę zadań i robię. Staram się działać tu i teraz i faktycznie przekuć to wszystko, co widzę albo słyszę, w takie konkretne działanie, które niesie właśnie czy otuchę, czy pomoc, czy wsparcie. Mamy takie zaproszenie dla dzieci na zestawy Happy Meal od McDonald's. Dzisiaj o 14 w holu tutaj byśmy zaprosili. Jeszcze chyba nie mamy. No bo tutaj różne sytuacje nas dotykają, spotykają. Chciałabym wszystko to, co robię, zrobić tak, żebym faktycznie miała poczucie, że pomogłam tym ludziom. Każdy dzień teraz to jest dzień z misją. To jest takie poczucie, że ta praca ma jeszcze większy wymiar.
Ja zajmuję się od lat społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest to takie działanie, które de facto firma w strategiczny sposób myśli o tym, aby wspierać właśnie aspekty społeczne. Tutaj pomoc uchodźcom jest naturalną konsekwencją tego działania. Czasem zdarza się, że ktoś śmieszkuje, że my jesteśmy tacy poukładani w kosteczkę albo oszczędni. Myślę, że w tym przypadku poznańskość okazała się być bardzo ważną cechą, dzięki której to wszystko stało się możliwe. Że to pomaganie musi bardzo szybko nabrać wymiaru systemowego, bo inaczej część tej wielkiej energii, tej całej pary takiej przysłowiowej poznańskiej pójdzie w gwizdek. Specyfika naszej pracy, specyfika naszego biznesu polega na tym, że potrafimy bardzo szybko działać, bardzo szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków, okoliczności. Targi są ciągłą zmianą. Przez to, że tak wiele różnych, niepowtarzalnych czynności wykonujemy, zaczynamy się odnajdywać w innych obszarach i naturalnie przechodzimy w te obszary. Na co dzień przygotowujemy te obiekty do zadań, jakie są im postawione. Czyli dbamy o sprawność techniczną obiektów, dbamy o czystość tych pawilonów, tych obiektów wystawienniczych, konferencyjnych. Wiadomo, że przyjmujemy tutaj osoby, które są najczęściej po długim czasie, kiedy przebywali na granicy, żeby przekroczyć polsko-ukraińską granicę, docierają do nas, tak, wymagają opieki, wymagają pomocy, wymagają również ciepłego posiłku i my ten posiłek im zapewniamy. To nie jest tak, że i my, ludzie targów i same targi, sama grupa MTP jako instytucja, nie wiem, otrzymali rozkaz czy jakieś polecenie. To była tak naprawdę natychmiastowa odpowiedź, tak, robimy, działamy. To moi szefowie odpowiedzieli natychmiast na pytanie, gdzie zrobić punkt recepcyjny, no jak to, gdzie? U nas. My jesteśmy najbliżej dworca, to tu będą przyjeżdżali ludzie. To tu ludzie wyjdą z pociągu i rozejrzą się dookoła na peronie i pomyślą, gdzie pójść. No to nas widać od razu z terenu dworca, więc będziemy mogli pokazać, przyjdźcie do nas. Tu będą miejsca, które pomogą wam się na nowo gdzieś odnaleźć w tej rzeczywistości. Ktoś, kto wyjeżdża wiele setek kilometrów od swojego domu, tak naprawdę czuje się obco. Ale my staraliśmy się stworzyć im takie warunki, żeby czuli się jak najlepiej tutaj u nas na targach w Poznaniu. Dla mnie to są też cisi tacy bohaterowie całego tego wydarzenia. Właśnie koledzy, którzy tutaj przygotowywali całe te pomieszczenia i obiekty, którzy dbali o to, żeby był prąd, żeby było światło, żeby było grzanie, żeby było gdzie postawić jedzenie na półkach. To były właśnie osoby prywatne, które oferowały swoją własną pomoc, ale to były też firmy. I te odruchy serca, które ja widzę od naszych partnerów, od firm, są naprawdę bardzo budujące. A przepraszam, na ostatniej palecie, co tam panowie macie? My z wieloma firmami współpracujemy na co dzień przy naszych targach, przy wydarzeniach. To są nasi wystawcy, czy też partnerzy, z którymi jesteśmy. Oni się do nas sami zaczęli zgłaszać. Powiedzcie, co mamy zrobić, w czym możemy pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak zwykle super robota. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy. Staramy się też pomóc, bo nie chcielibyśmy być tak naprawdę w skórze tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, bo można to obserwować czy w telewizji, czy w internecie, czy w gazetach, ale jak się tutaj przyjechało pierwszy raz, gdy chcieliśmy w jakikolwiek sposób pomóc, okazało się, że widząc to, no trzeba pomóc. Gotowi? Pomagaliśmy od 8 rano tak naprawdę do późnych godzin nocnych, czasami o 22 wracaliśmy, rozwożąc tych ludzi po różnych lokacjach. Czasami na miejscu, czy do szpitala, czy na SOR, czy do dentysty nawet. A czasami tak naprawdę nawet 100 km od Poznania do różnych lokacji, żeby mieli gdzie spać i spokojnie spędzić czas. Wszyscy jesteśmy tutaj w formie wolontariatu, więc każdy się stara, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, czuli się na tyle, ile się da, przyjaźnie, przyjęci.
My w Fermencie zdecydowaliśmy, aby pomagać w ten sposób, w jaki potrafimy najlepiej, czyli pokazywać kino. Chcemy tutaj tym dzieciom, tym gościom w Polsce trochę uprzyjemnić ten czas, jakkolwiek to brzmi. Trochę to dać odrobinę wytchnienia i pokazywać filmy dzięki współpracy z dystrybutorami, również tymi z zagranicy. Dostaliśmy prawie że premierowe filmy i możemy je tutaj w tych takich warunkach sali zabaw pokazywać. Nasi pracownicy zgłaszają się bardzo chętnie też do świadczenia wolontariatu. Czyli to jak najbardziej pokazuje też takie otwarcie właśnie na drugiego człowieka i też taką zgodę zarządu na to, aby nasi pracownicy też byli częścią tego całego działania i też takiej właśnie takiej lekcji empatii i czegoś takiego też poczucia i sprawdzenia się i przede wszystkim też dania pomocy innym. To, że pracujemy na targach, że pracujemy w takim zespole, na który zawsze możemy liczyć, no to ułatwia sprawę. Nawet mój mąż powiedział, jestem z ciebie dumny, jak ty sobie z tym wszystkim radzisz i tak dalej. Ja mówię, wiesz co, to nie jest takie trudne, jak się pracuje na targach. My tak po prostu robimy i to akurat w przypadku mojej psychiki, to mnie uspokaja. Od kiedy usłyszeliśmy, że możemy zrobić coś więcej niż lajkować posty na Facebooku, stwierdziliśmy, że to jest coś tak naprawdę dla nas. I kiedy przyszliśmy tutaj do tego magazynu, zobaczyliśmy mnóstwo młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, przychodzi tutaj księża, siostry zakonne, móc z nimi pracować i pomagać, to było coś niesamowitego, naprawdę. Jesteśmy tu właściwie od pierwszego dnia, kiedy funkcjonuje ta hala. Tutaj mamy teraz animację dla dzieci. Staramy się, żeby to życie na hali było trochę przyjemniejsze, żeby osoby, które tutaj są, mogły właśnie miło spędzić czas, żeby dzieci miały organizowane różne zajęcia, żeby też myśleć o przyszłości tych osób, czyli o pracy, o ich przyszłym życiu. To, że jesteśmy na targach, jest bardzo dużym ułatwieniem w naszych działaniach. Dlaczego? Dlatego, że współpraca z targami pozwala nam na to, że uzyskaliśmy przestrzeń, która jest już zorganizowana i we właściwy sposób na bazie ich doświadczeń przygotowana. Targi są najlepszym miejscem na ten moment, w którym to można było dobrze zorganizować. Z tymi ludźmi z Międzynarodowych Targów Poznańskich jestem w kontakcie. Tak współpraca idzie do przodu. Nie ma tematu, który tutaj byśmy nie ogarnęli. Potrafią zarządzać kapitałem i potencjałem ludzkim. Potrafią naprawdę wykrzesać nawet ze mnie taki potencjał, gdzie wcześniej nie wiedziałem, że człowiek pewne rzeczy potrafi, choć żartobliwie zabrzmiało. Wszyscy tutaj jakby robią swoje, żeby ci ludzie mogli poczuć się tutaj jak w domu. Istotne jest dla mnie to, że oprócz tego, co robię prywatnie, dołożyłem również służbowo coś do tego, żeby tym ludziom pomóc. Tego wszystkiego nie zrobi się samemu. To jest zawsze praca zespołu. I trzeba umieć dobrać ten zespół i trzeba z tym zespołem chcieć umieć pracować. To jest też sprawdzian człowieczeństwa według mnie. Takiej troski o drugiego człowieka i takiej empatii. Na pewno te doświadczenia i nasze zawodowe w połączeniu z tą gospodarnością i z tą pracowitością na pewno dały fantastyczny efekt, którego beneficjentami w jakimś stopniu większym bądź mniejszym są osoby, które mamy wielki zaszczyt gościć. To doświadczenie na pewno przewartościowało moje życie i start w tym wyścigu szczurów zszedł naprawdę już na sam koniec. Teraz jest najważniejszy drugi człowiek, to, że mam rodzinę, że jestem bezpieczna, że mam gdzie wrócić, z kim porozmawiać. Mamy takie szczęście, że w naszym życiu nic nie lata nad głowami, że możemy spokojnie pójść do pracy, zjeść śniadanie i wypić kawę, że już nigdy nie będzie nic takie same. Ja mam takie poczucie sensu i ja myślę, że to jest doświadczenie, które zostanie we mnie, ale zostanie też we wszystkich osobach, które przy tym temacie pracowały, bo tak naprawdę jest to taki zbiorowy wysiłek nas wszystkich.